Cześć! Witamy w kolejnym odcinku naszego nieodpowiadającego stylistyce YouTube'a kanału Głowie się nie mieści. Dzień dobry. Are you ready? Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie Państwa opinie, komentarze, a także recenzje bardzo poważnych tytułów. Jeden przykuł moją szczególną uwagę, wiesz, o którym mówię. Spider-Man pewnie. Tak, dokładnie tak. Przeczytasz mi? Tak, oczywiście. Z młodym Heizerem mam ten problem, że nie do końca wiem, kiedy się zaczynają, a kiedy kończą jego żarty. Dla przykładu, nie wiem chociażby, czy literówka w jego nazwisku na głównym zdjęciu kanału to niedopatrzenie, czy jakiś młodzieżowy żart pokazujący jego dystans do siebie. Kto wie? Jak się nazywa pan, który napisał ten artykuł? Przemysław Dobrzyński. Drogi panie Przemku, kim jestem, dowie się pan za chwilę. Z pewnością nie jestem żartem. Musi pan wiedzieć, że ten błąd krytyczny popełnił Maciek Gralec, wybitny operator, montażysta i twórca grafik. Tych dwóch jegomości powinno te wtopę wyłapać. Oglądali te grafiki kilkadziesiąt razy. Dlaczego tak się nie stało? Cofnijmy się do lat 90. To Maciuś Kawecki, przyszły doktor i dziekan. To Filipek Heizer, przyszły dziennikarz. Chociaż jeszcze się nie znają, to obaj, zresztą tak jak wspomniany Maciuś, operator, montażysta i grafik, cierpią na to samo. Na mnie. Imię me to dysleksja. Bo wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy dyslektykami. I właśnie dlatego rozpoczynamy nasz nowy odcinek od problemu dysleksji i od technologii, które diagnozują i leczą dysleksję, ale też od drugiej strony technologii, od wszechobecnej digitalizacji, która pogłębia dysleksję, stymuluje jej rozwój. Dla mnie czy dla Macieja badanie oczu w naszym wieku nie zmienia nic poza receptą na nowe okulary. Ale dla kilkuletnich dzieciaków zmienia wszystko. Podstawą leczenia jest pełne badanie okulistyczne, ortoptyczne, optometryczne i pełna korekcja niemiarowości. To jest punkt wyjścia do leczenia dyslekcji i dysgrafii. Czas pracy przyjaznej dla takiego dziecka jest na przykład kilka minut. Ono po kilku minutach, nie wiem, rzuci zeszytem, książką, nie chce czytać, nie dlatego, że nie chce, nie dlatego, że nie ma potencjału, nie dlatego, że jest nieinteligentne, tylko dlatego, że ma nieskorygowaną wadę wzroku. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że technologie mają czarny awers i biały rewers i tak jest również tym razem. Dlaczego? Z jednej strony dajemy dzieciakom dostęp do technologii, co ma uczyć ich dorosłego życia. Będą korzystały każdego dnia z technologii. Ale z drugiej strony ten sam dostęp do tych samych technologii stymuluje rozwój dysleksji. Szczególnie, kiedy dajecie telefony albo tablety nawet dwulatkom. Dzieci do drugiego roku życia nie powinny używać urządzeń cyfrowych. Ta odległość, która teraz jest do metra, do 20 cm, jest zdecydowanie nie dla takiego małego mózgu. Nie tylko wzroku. No to sobie, jak te stare wuje, ponarzekaliśmy, a teraz technologia w służbie człowiekowi, technologia w służbie dzieciom. I znów przykład, jak technologia rozszerzonej rzeczywistości, technologia VR, nie tylko służy do zabawy, ale również służy do leczenia. Pani doktor, proszę wyobrazić sobie, że jestem małym Filipkiem. O takim. Mam 7 lat, mam już diagnozę i teraz pytanie, jak mi pomóc w XXI wieku? Dobrze, Filipku, w takim razie załóżmy tutaj gogle VR. Gogle VR, takie znane z konsol do gier, tak? Okej, dobrze. O, jak tu jest pięknie, jaka wiosna, jaki błękit nieba, cudnie jest. Widzisz taką ósemkę odwróconą? Widzę ósemkę, tak, jest przede mną. I po tej ósemce porusza się nam takie jajeczko. Jest jajeczko, tak. Twoim zadaniem jest to, aby kontrolerem, który tutaj ci podaję... O, dziękuję bardzo. Celować w to jajeczko. Celuję. Tak, żeby je w ostateczności zbić. Dobrze. I nie ruszać przy tym głową. Czyli wodzę samymi oczami, tak? Dokładnie. I jak to mamy pomóc? Ruchy oczu to jest tak właściwie podstawa dobrego widzenia, podstawa dobrego czytania, więc to jest jakby niezwykle ważne, żeby te ruchy oczu były prawidłowe. I to też jest jakby fundament terapii widzenia, tak? My głównie też jakby zaczynamy terapię od ćwiczeń ruchów oczu. Czy wy po
W takiej terapii widzicie zauważalne, wymierne efekty, że na przykład dziecko po pół roku takich ćwiczeń zaczyna ładniej pisać, albo dłużej potrafi skupić się nad książką. Jak najbardziej tak. To jest zarówno możemy ćwiczyć ruchy oczu, możemy ćwiczyć tutaj niedowidzenie, możemy ćwiczyć fuzję, czyli większość parametrów, które mają tutaj kluczową rolę do dobrego czytania. A teraz skupimy się i na człowieku, i na biznesie, i na polskiej wynalazczości, bo kochamy promować polskie innowacje. I chcemy to robić na naszym kanale. Macieju, żeby wyrobić sobie dokument, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, co muszę zrobić? Wypełnić wniosek, złożyć go online albo drogą tradycyjną, iść do urzędu, zapukać, złożyć taki wniosek, no i oczywiście wyrobić sobie zdjęcie. Wyrobić. Zrobić. Zrobić. Wykonać. I to jest najbardziej offline'owa czynność z całej tej historii, no bo te wnioski możesz wszystkie poskładać przez internet. Nie zawsze, ale większość. Tak, a jednak to zdjęcie musisz mieć fizycznie. No powiem Ci, Macieju, że żeby zrobić takie zdjęcie w dużym mieście, w godzinach szczytu, no to godzinka pęknie, to dużo. A cóż jest cenniejszego w XXI wieku niż czas, no i oczywiście dane. No nic, a jak mówimy o czasie, to wiesz, co się wydarzyło 1 kwietnia 1876 roku? No patrzcie go, Smerf Mondrala. Sprawdził sobie w Wikipedii i teraz ja mam w tym benchmarku wyjść na głąba. Proszę bardzo, perroruj. Ja się urodziłem z tą wiedzą. Dokładnie 1 kwietnia 1876 roku Lars Ericsson założył Ericsson, firmę Ericsson. To wszyscy znamy tą firmę przecież. Telefony były, Sony Ericsson. Między innymi nie tylko. Ale zaczynał od tokarek. No, robił też bardziej kontrowersyjne Widzicie? Rzeczy w swojej historii. Coś tam jednak wiem. No ale potem Apple, Amazon, Google, Disney. I masa innych firm rozpoczynała w garażach. Harley Davidson, a także polskie firmy Atlas, Computronic. No i co, i tak powstał termin? Technologia garażowa. I ja mam nadzieję, że do tych wielkich gigantów, poproszę teraz o otwarcie bramki numer 1. Uwaga! Dołączą ci ludzie. Czwórka gigantów i ani jednego ząka. Przedstawiamy. Panowie, krok proszę do przodu. O, właśnie oni. Ale jak pięknie, no. jak w jednej linii. Na 3-4? Na 3-4. 3-4. Foto AID. O, pies szczeka. Idealnie się składa, bo pies ostatnio zżarł mi paszport. Perfekcyjnie, więc potrzebuję zdjęcie do... Nie, to nie ten sam, uwierz mi. Teraz tak, potrzebuję zdjęcie do paszportu. To tam bardzo miła pani w prawym dolnym rogu. Tutaj, dobra. No bardzo miła pani. Ze staku. A, okej. Okay. Pozdrawiamy serdecznie. I teraz tak, zdjęcie do paszportu, od razu mi się pojawia opcja. Mogę zdjęcie do dowodu paszportu albo do prawa jazdy, więc ja poproszę do paszportu. Teraz widzę, że jest instrukcja obsługi, jak nie powinienem się ustawiać, tak? Tak, takie najczęstsze błędy. Dobrze. Take a photo? Take a photo. Zmień kamerkę na przednią, widać. Czemu? Co tu się wydarzyło? Muszę to przyklepać wszystko. Dobra, ale fotografa robiłbym dokładnie to samo. Dobra, pytanie teraz jest takie. Czy ten cały syf, który jest za nami, oczywiście przy całym szacunku dla waszego pięknego startupu, nie przeszkadza? Nie, on w magiczny sposób wyparuje. Naprawdę? Uwaga. Tam chciał takie do domu. To jeszcze nie teraz. Ale będziecie nad tym pracować? Następny startup. I jak świeci się na zielono, to mogę strzelać, tak? Tylko muszę zrobić naturalną minę, co nie będzie łatwe. Okay, teraz leci zielony wężyk. Tak, i teraz proszę, sprawdzamy, gdzie są oczy, gdzie są rzeczy, kadrujemy w odpowiedni sposób, przycinamy, sprawdzamy, czy wszystkie cechy geometryczne znaczy, są mówisz widoczne. Mówisz my, w sensie robi my, to technologia. W sensie, my jako nasza firma, czyli technologia. No i teraz jak wszystko jest na zielono, to znaczy, że zdjęcie jest dobre. No dobrze, akcept. Tylko, że zdjęcie do paszportu muszę zanieść, tak fizycznie, ono musi być w mojej łapce. Czyli teraz, żeby je wydrukować, potrzebowałbym raz, że drukarkę, która będzie drukować bardzo dobrej jakości, a dwa, papier fotograficzny i jeszcze je wyciąć sobie na koniec. Jak ktoś lubi, to może tak rzeczywiście zrobić, ale może po prostu dopłacić parę złotych i przyjdzie mu pocztą w ciągu 2 dni. Zarówno w Polsce, jak i na przykład w Stanach czy Australii, 2 dni. Działacie też poza Polską? Tak, z Polski mamy 5% klientów w tej chwili, także to całkiem fajnie nam wyszło. No jak się zaczęła wasza garażowa historia? Nasza historia zaczęła się od fotobudek, takich jak na przykład ta, którą zrobiliśmy w garażu.
Ale czasy się zmieniają i chcieliśmy przenieść te fotobudki, które są, które stoją w centrach handlowych, w urzędach, do telefonu, tak? Czyli umożliwić zrobienie zdjęcia biometrycznego, zdjęcia do paszportu, do prawa jazdy, do dowodu przy pomocy telefonu, takiego jak ten. Koniec z wycieczkami do fotografa. Tak, koniec stracenia czasu. Po co to wszystko? Po co te sprzęty dookoła, skoro te zdjęcia mamy sobie robić przecież sami? To studio jest stworzone jak gdyby na nasze wewnętrzne potrzeby i tutaj zbieramy dane, które są potrzebne do szkolenia algorytmów. Zapraszamy znajomych, rodziny, różnych ludzi, sadzamy ich tutaj na krześle i robimy zdjęcia, które są danymi potrzebnymi do szkolenia algorytmów, tak żeby potem każda osoba, która sobie robi zdjęcie telefonem, mogła zrobić je łatwo, szybko i przyjemnie, w sposób dokładnie taki jak w profesjonalnym studiu fotograficznym, tylko że u siebie w domu. Koniec zawodu fotografa? No syna, gdybym go miał, to raczej bym w tym kierunku w sumie nie kształcił, no bo dzięki Photo ID możemy siedząc w domu wygodnie na kanapie wyjąć telefon, zrobić sobie zdjęcie, sztuczna inteligencja wszystko przygotuje za nas, po chwili mamy gotowe zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu i możemy je od razu złożyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu czy innego dokumentu tożsamości. Wyglądamy trochę jak na Alasce, szczególnie, że za nami ambasada USA, albo nie, to bardziej takie New Jersey. Ale najpiękniejsze jest to, że jesteśmy na Górnym Mokotowie przy Idzikowskiego. Stoimy nad garażem, w którym zaczynaliśmy ten materiał. I to też jest piękne i symboliczne, bo chłopaki 60% swojego obrotu robią właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czyli nie trzeba zakładać startupu w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, żeby w Kalifornii zarabiać. Tam zarabiają, tu nad Wisłą płacą podatki. Chociaż ja bym wolał, żeby proporcja była może trochę odwrócona, a przynajmniej żebyśmy doceniali takich przedsiębiorców również w Polsce i żebyśmy mogli rozwijać nasze biznesy również tutaj. Oczywiście, a ja bym też bardzo chciał, żebyśmy mimo wszystko, mimo całej tej technologii, doceniali też fotografów, którzy całe życie poświęcili swojemu fachowi, więc nawet jeśli będę korzystać z tej aplikacji, która jest fantastyczna, to tak czy inaczej raz na jakiś czas pójdę do mojego zaprzyjaźnionego fotografa i zrobię sobie zdjęcie, stojąc z nim twarzą w twarz. I tu dochodzimy do tego, o czym mówimy bardzo często, do racjonalnego wykorzystywania nowych technologii, a jeżeli właśnie takie wykorzystywanie i tacy przedsiębiorcy Was interesują, subskrybujcie nasz kanał. O, i mądrego to i dobrze posłuchać.